Konkurs Miss Województwa Świętokrzyskiego organizowany jest od 2007 roku. Do tegorocznej edycji zgłosiło się blisko 100 osób, z czego 30 zakwalifikowało się do finału. Wśród nich były one, cztery bohaterki naszego programu. Gala finałowa odbyła się w czerwcu. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Odbywały się przez 3 miesiące próby przygotowujące do gali Miss Województwa Świętokrzyskiego. No i były również sesje, w których brałam udział, oraz pokazy, takie jak na przykład Off Fashion. Zwróciłam uwagę na to, że znajomi w poprzednich latach brali udział i tak wydawało mi się, że to będzie fajna przygoda. I tak właśnie było. Przez długie miesiące mieliśmy co tydzień, co niedzielę rano próby, także duże poświęcenie, aż do wielkiej gali finałowej, gdzie zdobyłam tytuł pierwszej wicemis nastolatek województwa świętokrzyskiego 2019 oraz Miss Talent 2019, gdzie właśnie zasłużyłam sobie na to śpiewem. Wystartowałam w 2018 roku na Miss Województwa Świętokrzyskiego. Udało mi się zdobyć drugą wicemis. A teraz pojechałam w lipcu na bursztynową Miss Lata i udało mi się wygrać bursztynową Miss Lata w Sopocie. Jak mówią, udział w wyborach Miss to dla nich ciekawa przygoda i nauka pewności siebie. To także szansa na zaprezentowanie talentów i pasji. Jestem tancerką od 6 roku życia, 4-krotną mistrzynią Polski i myślę, że to z tym chciałabym wiązać całą swoją przyszłość. Zaczęłam sobie tuptać coś tam w domu, mama zobaczyła, że energia mnie roznosi, więc mówi, dobra, zapisujemy Cię na tańce. No i poszłam na swój pierwszy trening, no i tam już po prostu zostałam. Zginęłam tam i tam jestem cały czas. Chcę się rozwijać w tym kierunku, chcę zacząć teraz szkołę instruktorską, sama zostać instruktorem i też mieć swoją szkołę własną tańca i w tym działać. Julia i Wiktoria kochają taniec, Karolina poważnie myśli o wokalistyce, Weronika chce studiować na Uniwersytecie Medycznym. Zawsze mnie interesowały kierunki medyczne. No i w sumie trochę na początku byłam przerażona tym, że może to nie dla mnie, że nie dam rady, no bo to jest jednak ciężkie i to jest duże obciążenie. Trzeba być tak naprawdę na wszystko gotowym, nie jest tak kolorowo. Ale wydaje mi się, że chciałabym się w tym sprawdzić. W wieku 9 lat poszłam na pierwsze zajęcia. Trenuję, treningi mam 3 razy w tygodniu, 4, ale tak naprawdę w domu na przykład cały czas sobie powtarzam, więc tak naprawdę codziennie. Tańczę w Świętokrzyskim Klubie Tańca Jump od 6 lat. Trenuję również akrobatykę od 5 lat. Swoje umiejętności taneczne wykorzystuję w zespole Viva Jump Cheerleaders. Każdą wolną chwilę spędzam na treningach i rozwijaniu swoich umiejętności. W tym roku na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Wałbrzychu. W duecie z koleżanką zajęłyśmy 2. miejsce. Moją taką główną pasją jest śpiew. I właśnie z tym bardzo chciałabym wiązać swoją przyszłość. Myślę o studiach wokalistycznych. Ale oprócz tego jestem osobą, która nie lubi się nudzić. Jak się nudzę, to po prostu aż mam wyrzuty sumienia. Nie umiem usiedzieć w miejscu. Gram w teatrze. Chodzę na korepetycje, wiadomo, z matematyki, z angielskiego. Ale oprócz tego śpiewam w zespole Wołosatki. Uczę się śpiewać solo. Właśnie śpiewam też w zespole, także cały czas aktywnie spędzam swój czas. Znowu to samo, znowu biegnę, bo coś ciągle każe biec. Chciałabym bardzo, choć na chwilę zobaczyć Cię. Biegnę za szybko, gubiąc po drodze wszystko, co jeszcze ważne jest. Nic się nie stało, mówią ci, co mijają mnie. Nie
niezwykła to siła jest, niesie mnie coraz dalej od ciebie. Nie mogę zatrzymać się, jestem już za daleko, dlatego wołam cię, to ja. Zatrzymaj mnie, lepiej późno niż wcale. Udział w konkursie to także możliwość wzięcia udziału w pokazach i sesjach zdjęciowych. Mieliśmy dużo fajnych wydarzeń, bo było też w Fashion, mogliśmy tam wziąć udział, więc no, to było takie dla mnie chyba najciekawsze, bo mogliśmy się trochę poprzebierać, sprawdzić w rolach modeli i modelek. Daje mi to bardzo pewność siebie i na pewno jest to dla mnie taka fajna pamiątka. No, zdjęcia zostają na całe życie i jest to dla mnie po prostu. Wiadomo, że jest to dosyć trudne, jak trzeba wstawać w niedzielę, gdzie wszyscy sobie śpią, odpoczywają na próbę, ale takie bardzo motywujące i stworzyliśmy taką fajną grupę, gdzie wszyscy się ze sobą zaprzyjaźniliśmy, dlatego to nie było dla nas jakimś takim wielkim problemem, bo miło nam się razem spotykało po prostu.